Witam ślicznie w mojej pracowni. Dzisiaj chciałbym omówić podstawowe funkcje płytki naszego podstawowego modelu na bazie ESP8266, czyli modelu J-Automatyka V1F. To są bliźniacze płytki, trochę minimalnie się różnią, później będę o tym opowiadał. Natomiast w tym momencie tak, płytka prezentuje się w ten sposób. Po kolei najpierw port. Na samej górze mamy 3-woltowy port na GPIO 2. Czyli to jest D4 i to jest port diody, ponieważ tej diody tutaj w tym miejscu domyślnie nasze moduły nie posiadają celowo. Gniazda, jak widać, są specjalnym klejem na bazie silikonu, przyklejone, żeby nie odpadały, bo z tego już nie bywa. Tu też widać przez kamerą, mieni się na niebieskim pinie. One też są dodatkowo jeszcze przyklejane przezroczystym silikonem. Jak i kondensator i wszystko jest tutaj. To jest zrobione po to, żeby te elementy były bardziej stabilne, nie pękały, nie psuły się. Teraz jaki mamy tutaj port? Tutaj na samej górze mamy porty GPIO. Mamy wyprowadzone porty przybliże. 15, 13, 12, 16 i 0. To są oczywiście numery GPIO, a nie jakieś numery tych portów. Teraz następny, ten tutaj, to jest GND masa, a jeszcze jeden niżej następny, to jest 3 V, 3,3 V. Obok mamy takie 3 piny. To jest 16013 i to są tranzystory o mocy 0,1 A, 100 mA. One są trochę mocniejsze, z zapasem liczone, ale my dajemy gwarancję na 100 mA w standardzie. I one się zwierają do masy. Albo się zwierają w ogóle jak przyciski, albo do masy. Nie są jak logiczne porty GPIO, że przyjmują masę albo plus 3 V. W związku z tym możemy na przykład tutaj podłączyć do masy żaróweczkę na 12 V, podłączyć ją do samego zasilania 12-woltowego i będę bezpośrednio stąd mógł nim sterować. Mogę też podłączyć sobie bezpośrednio do tego przekaźnik, podłączając go w tym wypadku do masy i do 5 V na górze, o tym zaraz opowiem jeszcze. I tym sposobem bezpośrednio od razu sterować przekaźnikiem, bez żadnych płytek, bez modułów, bez kombinowania. Tutaj 3 takie sztuki mam. Dodatkowo port 0 to jest guzik flash i on nie może być w innym stanie, jak w stanie wysokim w chwili uruchomienia płytki, czyli on nie stanie, tylko przełącz się do flashowania. A za pomocą przejścia przez ten tranzystor, wróć 0 jest ten środkowy, przez ten środkowy tranzystor, no to automatycznie nie mamy czegoś takiego, że nam zamyka obwód, powiedzmy, dioda. Prawda? Do plusa. Dalej. Ten guzik u góry to jest reset, ten to jest flash. Czyli jeżeli chcemy flashować płytkę, wciskamy ten puszczamy, ten puszczamy. I po tej kombinacji on się przełączy na port RS do flashowania, żeby wgrać jakiś program. Powiedzmy w Arduino IDE. Domyślnie w tych płytkach jest grane ESP Easy. Najnowsza, stabilna wersja, jaka została wydana. To jest płytka prototypowa. Jeżeli byłaby niepotrzebna, to tu jest wycięty otwór. Specjalnie, że tylko tu się kawałek odcina i tu, i można ją wyrzucić. Jeżeli ona byłaby niepotrzebna, żeby miała mniejsza płyta, bez sensu zajmować to miejsce, można sobie odciąć. Natomiast
Co na tej płytce prototypowej jest? Płytka prototypowa ma tak, V-in, czyli dokładnie to, co wchodzi tu na tym środkowym bolcu. Założenia 5 V to ma być. 3 V, środkowa linia, minus GND, najniższa linia. A te są połączone są tak, jak są na rysunku, wzdłużnie, do góry. Dzięki temu możemy budować, tak jak na płytkach, taka mikropłytka prototypowa, dokładnie ta sama zasada. Możemy budować, możemy też malutkim śrubokrętem przecinać w danych miejscach te pola i je od siebie oddzielać, odskrobując w danym miejscu ścieżkę. Dalej mamy tutaj podwójny port. Czasami jest potrójny, ale działanie jest takie samo. Czyli jest to port analogowy, zwiera te do plusa, a do masy jest rezystor 10 kg. Tu ładnie go widać. W niektórych płytach jest, w tych starszych modelach troszkę rozbudowanych, ale one są też w pełni sprawne. Są trochę inne, większe jeszcze te rezystory, oporniki. Są trzy tutaj widać, te piny. Po prostu ta masa też jest wyprowadzona, ale jeśli generalnie nie używa, bo już jest rezystor 10 kg założony. Więc tutaj mamy od tej strony bardziej 3 V, od tej strony po prostu analogowy port do ESP i jest to 10-kilówką do masy zapięte. Dalej, tutaj mamy one wire. Przybliżę również, niech autofokus złapie. I tutaj mamy tak, minus, data, one wire i plus. To jest zestaw na 3 V wyprowadzenie. Gotowe już do podłączenia, powiedzmy DS18B20, podniesione do dodatniej żyły data rezystorem. Tak więc już jest gotowy do... Wystarczy podłączyć tutaj DS-a i działa. Specjalnie te trzy dziurki są niewlutowane, ponieważ istnieje możliwość wlutowania jednego DS-a od razu w płytę główną. Także znać temperaturę, powiedzmy, w środku w obudowie układu. Co nie zmienia faktu, że możemy kolejnych tam kilka DS-ów podłączyć jeszcze sobie do tych kabelków. Tutaj mamy I2C. I po kolei SLC, SDA plus 3 V minus. Domyślnie mogą być nawet 4 rzędy. Standardowo montujemy, domyślnie, w rozszerzeniu. Domyślnie robimy to w dwóch rzędach, tak jak tutaj. Następnie mamy taki port. I tu na środku ładnie pisze 5V, czyli 5 V. I tak jest, tu jest 5 V, tu jest masa. A ten pin jest do wykorzystania. On oficjalnie jest do uziemienia. Jednak w naszych płytach celowo te piny tutaj są niełączone, nie notujemy ich. To są te dwa. Oczywiście, jeżeli klient zażyczy sobie, to możemy bez kłopotu to zlutować. Natomiast chodzi o to, że mogę teraz sobie w tym miejscu kabel od spodu płytki przylutować, wyprowadzić go sobie przed gdzieś tutaj i tym sposobem powiedzmy z jakiegoś tranzystora, czy jakiegoś układu wykonawczego, z przekaźnika SSL, DC-DC, od razu, czy tyrystora jakiegoś i tym podobne rzeczy, mogę sterować sobie tym portem. Powiedzmy, że zapalam jakąś lampkę, przekaźnik, coś, czy tylko trzy kable i gotowe. Oczywiście mogę to jako uziemienie potraktować. Płytka ma dookoła wszystkie puste, niewykorzystane miejsca zaścieżkowane i wtedy jak się to tylko w tym jednym miejscu, tu między tymi dwoma pustymi polami, to połączy, to uruchamia się uziemienie dookoła tej płytki. Tak więc, no myślę, że chyba wszystko, co najważniejsze, omówiłem w tym momencie o tej płycie. Jeszcze zbliżymy, żeby było widać, jak to jest zbudowane. Płyta posiada też możliwość podłączenia RS485. Jeśli by to komuś było potrzebne, istnieje na zamówienie taka konfiguracja. Do
dobrze było. Z tyłu wygląda tak. To są specjalne punkty, które łączą tą płytę z dołem, gdyby się przecięło to powiedzmy szlifierką czy nożem i by zrobił się zwarcia na ścieżkach, to odskrobując ten lakier, możemy usunąć te punkty lutownicze i odłączymy te ścieżki całkowicie od prądu, płytkę prototypową. Tutaj mamy jeszcze wyjścia dodatkowe, nie wykorzystujemy, których nie wykorzystujemy na tej płycie. Ich nie lutujemy nawet do ESP, natomiast też na zamówienie możemy je polutować. Jeżeli by klient potrzebował to wykorzystać, to w tym miejscu możesz je podłączyć chociażby złączem kątowym.